bardzo poważnie złamane 3 lata temu, w roku 2005. Wtedy bardzo rozpaczał, bo to podwójne złamanie wyłączyło go na bardzo długo ze Speedwaya. A wydawało się wtedy, że ten chłopak się napędza, że rozwija się mocno. On wtedy chciał awansować w edycji Grand Prix 2006. Myślał, że ma taką szansę. A teraz, czy przypadkiem w tym sezonie przez to, że nie startował jednak w zawodach przez kilka dni, czy nie ominęła go szansa awansu do Grand Prix na przyszły rok? Nie, o ile pamiętam, to jechał w tych zawodach wygranych przez jego biedę, ale zajął niestety miejsce niepremujące do awansu. To nie było przypadkiem, te zawody nie były w Chorwacji? Tak. W Goriczu. Tak, rzeczywiście. No a więc jedzie tak, niestety, dzisiaj, niestety, ale... Ambicje tego zawodnika i chęć startów na stałe w cyklu Grand Prix niestety musi odłożyć na kolejny rok jeszcze. No, chyba że dzisiaj wygra i ktoś powie, no dajmy mu niestety dziką kartę, stałą dziką kartę na przyszły sezon. No może się też tak zdarzyć. Może jeszcze się pokazać w drużynowym Pucharze Świata. No tak, no oczywiście jest jeszcze tam możliwość, że po prostu działacze PSI przychylnie się na tego chłopaka spojrzą i dostanie dziką kartę. No ale proszę zauważyć, że Nicky Petersen jest wielkim faworytem do wygrania Mistrzostw Świata. Hans Andersen myślę, że w ósemce spokojnie się utrzyma, a Puk również reprezentuje się bardzo ładnie. Stąd też nie wiadomo, czy czasem trójka Duńczyków nie utrzyma się w Grand Prix i wtedy Duńczyk nie dostanie chyba czwartej dziki karty. Tomasz Golob w białym kasku, uciekli mu rywale, ale Tomasz Golob przycina do krawężnika. Jak wyjadą, wcisnął się tam pięknie. No i kto teraz po zewnętrznej zaatakuje Kram? A jest jeszcze Jonsson, który jedzie bliżej krawężnika. Celuje w takie ciasne wyjście. Tomasz Golob znowu zamyka Jonssona do krawężnika. Harris zamyka stawkę. Piękna walka bark w bark Jonssona z Krampem. Ależ to jest wyścig. Takie wyścigi chcemy oglądać. Dzisiaj już wiemy jedno, nie przeszkadza nam sztuczna nawierzchnia. Takie sztuczne nawierzchnie chcemy i chcemy, żeby na nich tak pięknie, jak w ubiegłym roku jeździł Tomasz Golob. Wtedy czegoś zabrakło. Był tutaj w Kopenhadze czwarty, ale dzisiaj Tomasz Golob pokazuje, że ta krótka przerwa, że ten szampan, który dostał przed chwilą od Darii, niosą go. Oczywiście szampan jeszcze nie jest otwarty, ale już jest to jakaś emocja w życiu tego sportowca. No i Tomasz Golob przywozi, nie przywozi. Wyczekał naszego reprezentanta Jason Kramp i ostatecznie wykradł mu ten jeden punkt, wyrwał mu z gardła ten punkcik Jason Kramp. No on teraz będzie niesamowicie podbudowany, no a Tomasz Golob... No niestety, no muszę poprawić w programie, już byłem pewny, że Tomasz... A kto wypisuje program przed zakończeniem wyścigu?